kolejny dzień, znowu wybieramy się na szosie, oczywiście z portu w Helu. No mam nadzieję, że dzisiaj będzie troszeczkę bardziej obfitował w rybki, bo ostatnio tak łowimy po jedną, dwie sztuki, no a limit jest dwie sztuki na głowę, czyli no jak płyniemy w trójkę, to możemy złowić sześć. Zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzionek. Dobrze, przyłożyłem? Dobra. I kto zastawi? Szymon, siadaj tu. Podjedzę hamulec, patrz. Jedziesz. No, jak no. Coś nie tego, to hamulec w tą stronę. To przejdziesz. To podpiętam. Ewentualnie tego, pompę. To będziesz dawał radę w trochę? No, Szymon, ostatnio nie udało ci się wyholować, bo coś w hamulce było nie halo, nie? No tak, tak, ale teraz już. To jest na powrocie pomógł. Ale ty, czuć, że tam jest ryba. Czuć. Tak? No opowiadaj, opowiadaj nam. Nie, to trzeba się skupić. Jesiu, odjeżdżaj. Kamerę trzeba będzie jechać. Powiedz, jak to jest? Kurna, inaczej niż dość, co? No to już taka jest wyższa półka, można powiedzieć. Zobaczymy, ile czasu to zajmie. No ostatnio 25 minut żeśmy holowali. No, ja ostatnio 5, bo mi się spięła. Zobaczymy dzisiaj. Ale dzisiaj już po ostatnim w moim incydencie jestem mądrzejszy i wiem, jak trzeba się zachować holując rybę, no na multiplikatorze. Tak, słyszałem, że na właśnie coś tam z tą gniazdą trochę poruszałeś za dużo. Ale puśćmy to w niepamięć. No, w niepamięć, teraz dzisiejszej. Tak. Fajna. Bez zająknięcia wypięła się. Kręgosłup mnie woli. Co ty tak zmieniasz tą pozycję? Ty kręgosłup mnie woli. No co ty gadasz? Ale aż tak mocno, jo? Siła. Ty, to może jest reklamówka? Nie. Ja już jedną reklamówkę złowiłem, ty, ale to z windy, kurczę, musiała być gdzieś tam na dnie, wiesz? Ty, ale ona o moim walczyła. Szymon, kawę nie zdążyłeś się napić. Na kawa stygnie, tak. Ale on woli hol jak kawę. No, ja musi zawzięty nie... zawodnik. Nie dziwię się mu. To jest tylko linkę stara, że się nie prowadzi. Bo on nie zaplątał się w linkę, bo wtedy jest taki wynik. Weszła? Widziałeś ją? Ja pierdolę. Co ty? Jest, nie daj. No dobrze. Musiał mieć też. A ja sobie to wyszło. Mogę jej tutaj instalować. 8 minut.
wtedy kręć powrotkiem. Chodzicie do góry wtedy. O, wjeżdżam. A mojego też. Mojego, ja pierdolę. Dawaj. Dawaj, tak. Dzwonię. Gratulacje. Rybka, trzymaj się. Rybka nie jest największa, ale była bardzo waleczna. Za to jej chwała. Była widocznie tak zaczepiona delikatnie. Nie było żadnego nerwu. Czy tego za języczek troszeczkę była i ładnie walczyła. Odjeżdżała parę razy. Szymon zadowolony, co? Bardzo zadowolony, ale na haku tu czułem, myślałem, że dwa razy większa będzie. No. Nie przypuszczałem, że taka 100% mięśnia. Niewielka ryba może tak wykończyć, nie? Ale to naprawdę... wiesz, to może dlatego właśnie, że jest, wiesz, mała, nie? Że ona taka, wiesz, młoda. Sprytna, nie? Taka jakaś, nie? Albo nie wiem, jak to nazwać. Bo ja widziałem, wiesz, jak to ci się gięło, to gięła ci się wędka, no, znacząco, nie? No, no. Ale rybka, wiesz, ile ona ma? 80, wiesz, o? 80, dokładnie. 80. No, no to słuchaj, 80, piękna. No teraz czekamy... O! Teraz czekamy na moją rybkę, bo następna będzie moja. Takie było losowanie. Coś się dzieje? Czyżby to ta moja rybka? Ważną kwestią jest też, czym będziemy łowić. No, mówimy na wędziska, przy których mamy multiplikatory. Nie wszyscy są przyzwyczajeni do multiplikatorów, no i czasami zdarzają się takie incydenty, że kręcąc korbką rozkręcają tą gwiazdę, która jest przy korbce, no a to jest po prostu nasz hamulec. Także no, różne cuda na kiju potrafią się zdarzyć, więc Wiesiu zaraz nam powie, co trzeba zrobić, czego nie ruszać, żeby no, wyholować tą rybę tak, jak powinno się wyholować rybę. Multiplikator, tak jak widać, jest troszeczkę inny sprzęt niż łowimy na śródlądziu czy na surfa, ale zasada jest dosyć prosta. Ważne jest to, żeby przy korbce jest hamulec, który po prostu odkręcając jak gdyby w przeciwną stronę niż kręcimy, poluzowujemy go. Zaraz będzie widać, jak on się odkręca, nie? Natomiast tą stronę, którą kręcimy, to odciągamy hamulec. Ważne jest też to, żeby po prostu odpowiednio był hamulec nastawiony. Nie za mocno, nie za lekko, w zależności od kondycji naszej rybki. Bo jeżeli rybka będzie zbyt miała mocny hamulec, po prostu możemy stracić rybę przez to, że nie damy jej się wymęczyć. Ona będzie się zasilna, szarpnie i coś tam puści. Natomiast jeżeli za lekko będzie hamulec, po prostu to ona będzie miała też zbyt duży luz, też się może wypiąć. Dlatego to jest bardzo ważne. Wbrew pozorom, tutaj kolega miał przykład, że za lekki hamulec miał i jest i rybkę straciliśmy, ale to się każdemu zdarza. Także to nie jest żaden wielki błąd, ale po prostu rybkę można stracić, ale trzeba tego pilnować. Rozumiem, że na samym początku to szyper ustawia te hamulce i tutaj laicy nie muszą przy tym grzebać. Nie, na początku ja zawsze staram się już taką odpowiedzią dobrać moc tego hamulca, żeby po prostu nie był za lekki, nie był za silny, ale w czasie holowania to się może zmieniać. Ryba może być na początku bardziej taka energiczna, bardziej ciągnąć, ale później możemy troszeczkę hamulec regulować, albo podkręcać, albo poluzować. Ale jeżeli ktoś nie za bardzo się na tym zna, lepiej, żeby nie ruszał, co? Lepiej, żeby nie ruszał, dokładnie.